Przeczytałem taką wypowiedź Nelsinho Piqueta, że prawdopodobnie wszystkie teamy teraz zakażą oficjalnie startów w rajdach i bardzo będą o wiele bardziej monitorować aktywność kierowców poza sezonem, co oni robią, jak oni spędzają wolny czas. No, słowa Ricka Boullia, szefa Lotus Renault, przeczą tej opinii Nelsona Piquet, bo Boullia zapytany wprost, co pan teraz zrobi, jeśli Robert Kubica wróci do Formuły 1 i znów będzie jeździł dla pańskiego zespołu, to jak pan ustali właśnie te relacje, zespół, on i jego pasja. Powiedział, jeśli Robert do mnie przyjdzie i powie mi prosto z twarz, tak, ja chcę startować w rajdach, no to przecież ja nie będę mógł mu tego zakazać. Także moim zdaniem no, to jest po części odpowiedź na twoje pytanie. Wydaje mi się, że jeśli FIA nie wprowadzi jakiegoś odgórnego zakazu dla wszystkich kierowców, no to będzie to wciąż sprawa indywidualna i kierowcy, i zespołu. No przy czym nie mówiliśmy tutaj, że tak naprawdę to jedynie Robert Kubica był na tyle zdeterminowany, żeby no chcieć jeździć w rajdach, bo kierowcy, którzy aktualnie jeżdżą w Formule 1, no to nie, jakby z tego co ja wiem, to nie składali takich deklaracji, że oni chcą jeździć. No ja znam przypadek Vettela sprzed 2 lat, z tym, że chodziło o rajd staroci, gdzie jeździli ludzie w tych czerwonych szalikach i nie masz na myśli kierowców, tylko w motogoglach. Nie, ale mówię, że był to taki, no, to nie rajd sportowy, tylko właśnie rajd taki oldtimerów, więc to tak naprawdę nic nie dziwię się, że zespół zakazał i powiedziano, że chwileczkę, tu są testy, są sprawy ważniejsze niż zabawy. I to jedyny przypadek, kiedy ja wiem, że kierowca, który obecnie, powtarzam, obecnie jeździ, natomiast startują w wyścigach go-kartami. No my to te rajdy traktujemy jakąś taką umownie, ale trzeba tą kategorię poszerzyć, bo przecież Mark Webber jeździ w wyścigach rowerowych, górskich. Jenson Button bierze udział w wyczerpujących wyścigach triatlonowych. Lewis Hamilton, niejednokrotnie oglądaliśmy zdjęcia na plaży, gdzie McLaren promocyjne akcje urządza i ścigają się na skuterach wodnych. Gdzieś tam pamiętam jakieś fotografie, gdzie kierowcy Force India czy też Red Bulla kilka lat temu jakieś powietrzne ewolucje samolotami wykonywali. Także to nie jest to jest kategoria sportów ekstremalnych, które generalnie zawodowi sportowcy... Czy rajdy w ogóle są dziedziną sportu ekstremalną, dyscypliną ekstremalną? No chyba to bez przesady, no to nie jest. Naprawdę, wypadek Kubicy był absolutnie dziwaczny, wyjątkowy. Coś takiego naprawdę nie powinno się zdarzyć normalnie. Po prostu jest to, można powiedzieć, bezpieczny rajd. W Polsce nie ma szans, żeby coś takiego się zdarzyło w tej chwili. Taki przypadek jak Kubicy.